Cześć, tu Adam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami szybka, dynamiczna zapowiedź szóstej kolejki angielskiej Premier League. Ale najpierw zobaczmy, co działo się w fantasy w kolejce piątej. Ano, działo się bardzo dużo, ale wszystko co punktowe i związane z profitem na tym polu związane było również z Edenem Hazardem, którego ja oczywiście w swoim zespole nie miałem, a zastanawiałem się nad tym grubo, jak już zresztą wspomniałem przy okazji review, czy by właśnie Edena sobie do składu nie wprowadzić. Teraz oczywiście żałuję, ale patrząc na mój skład, w zasadzie nie ma i tak z czego było wycisnąć tych punktów. Tutaj nie było z czego i tak wycisnąć tych punktów, jedynie formacja ofensywna mnie nie zawiodła. Troszkę punktów tutaj nabili moi zawodnicy, 30 jak na tych trzech, średnia 10, jest całkiem nieźle. Raul Jimenez wreszcie zapunktował i wreszcie, że tak powiem, zwraca się ta inwestycja. Troszeczkę musiałem cierpliwością się wykazać, ale ostatecznie Wilk procentuje i mam nadzieję, że w przyszłych kolejkach jeszcze dodatkowo będzie punkty dokładał. Jeżeli chodzi o kapitana, Pierre-Emerick Aubameyang z 5 punktami, tak więc niekoniecznie dobry wybór, mogłem postawić na któregokolwiek z tych dwóch napastników, którzy stoją obok i byłbym na lepszym polu niż znajduje się w tej chwili. No ale największy zawód to oczywiście linia pomocy. Z takim składem jak Bernardo Silva, Salah i Mane wycisnąć tylko 7 punktów to jest naprawdę rzecz bardzo, ale to bardzo słaba. Obrona, tyły także słabiutko. Przede wszystkim Chelsea zawiodła, że straciła tą bramkę z Cardiff, no ale nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o następną kolejkę, widziałbym to właśnie w taki sposób, jak teraz ma to miejsce przed waszymi oczami. Matt Ryan na bramce, mimo wszystko Fabian zostaje na ławce, pomimo tego, że coś czuję, że ten przełomowy mecz z Evertonem może dać pozytywnego kopa West Hamowi. Jeżeli chodzi o linię defensorów, to wprowadziłem tutaj Hectora Bellerina. Obserwuję Hiszpana od początku sezonu i nie wynika ta nominacja tutaj tylko i wyłącznie z moich afiliacji klubowych, ale przede wszystkim z czystych kalkulacji i obliczeń. Bellerin jest bardzo często obecny przy okazji akcji konstruowanych pod szesnastką drużyny przeciwnej Arsenalowi, w związku z tym z Evertonem u siebie może także poszaleć w okolicach szesnastki, a nuż coś się trafi. Newcastle musi zacząć punktować i z kim, jak nie z Crystal Palace Roya Hodgsona, które w tym sezonie jest cieniem tego Palace punktującego pod koniec zeszłej kampanii. Pereira zostaje, mecz z Huddersfield będzie dobrą okazją do tego, żeby ponabijać punkty. Pomoc musi się zrehabilitować, wierzę, że to był zeszłotygodniowy kompletny przypadek, w związku z tym zostaje tak samo. Z przodu zaś ta trójka, która dała mi nieco radości. Tutaj tylko jeszcze mała zmiana, Mo Salah zostanie kapitanem na tę kolejkę. Być może właśnie ta rehabilitacja będzie miała miejsce także i w jego przypadku, dlatego liczę tutaj na punkty. Mendy oczywiście poza składem z uwagi na kontuzję kolana, ale myślę, że to zupełnie nikogo nie dziwi. Popatrzmy teraz jeszcze na liderujących zawodników w naszej lidze. No, na pierwszym miejscu cały czas utrzymujący się Bartek Stachowiak. Bardzo serdecznie gratuluję, 99 punktów i przede wszystkim magiczny Hazard. W zasadzie każdy chyba z pierwszej piątki naszej ligi Edena Hazarda w składzie miał. No i jest też Ryan Fraser, którego ja tak często tutaj propsuję, a sam go cały czas mam opór wstawić do swojego składu. Wan-Bissaka z 9 punktami to też całkiem niezły wynik. Poza tym przeciętnie, ale myślę, że z linii ataku może być również Bartek zadowolony. W każdym razie pierwsze miejsce utrzymane. Serdeczne gratulacje. Na drugim miejscu 108 punktów. Najlepszy wynik kolejki. Mój bardzo dobry kumpel z Cieszyna, pozdrawiam serdecznie Krzywego, on na drugim miejscu tutaj w naszej lidze, 60 punktów Eden Hazard. No wyobraźcie sobie taki wynik, aż o 13 punktów bodajże lepszy od mojego na samym Hazardzie. Niesamowity wynik wykręcił dla wszystkich posiadaczy Belk Hazard w tej kolejce, która jest już za nami. Atak także całkiem niezły, ze średnią podobną do mojej. Zaha z bramką, Sergio Aguero z asystą i Mark Arnautowicz także z świetnym wkładem punktowym dzięki temu swojemu występowi przeciwko Evertonowi, w związku z tym całkiem niezły wynik. Jeżeli zaś chodzi o drużynę numer 3, no to na tym miejscu Maciek F ze swoją drużyną XDFC. Tutaj zagrany wildcard i boli na pewno Cedric Soares z zerowym dorobkiem punktowym, bo pozostała część składu poza tą trójką tutaj w pomocy punktowała, jak widzicie, bardzo przyzwoicie. Ederson znowu z całkiem dobrym dorobkiem punktowym. Firmino, wreszcie Bobby także z punktami, regularnie już niż miał to miejsce na samym początku sezonu. No tak więc jak widać,
całkiem dobrze skonstruowany skład. No i oczywiście ten core, czyli Eden Hazard. Czwarte miejsce to Bartek Guski, także utrzymujący się cały czas w czołówce z najniższym wynikiem spośród wszystkich tych, którzy zajmują miejsca od 1 do 5 za kolejkę numer 5, ale ze względu na zły wybór kapitana. I to też jest w zasadzie dziwne, dlatego że wcale nie jest to zły wybór, to jest po prostu pech, dlatego że można było Hazarda tutaj postawić zamiast tego wice i dać mu kapitana, dzięki temu wykręcając całkiem solidny wynik. Mamy odwrotną zupełnie kolejkę, to Aguero jest kapitanem, Hazard na wice, no i troszkę tych punktów zostało potracone, ale ostatecznie 68 punktów, chociażby w kontekście mojego wyniku, to całkiem dobry rezultat. No i piąte miejsce, Kacper Rutkowski, FC Kazubowa. Tutaj naprawdę podoba mi się ten skład, z tego względu, że większość tych nominacji, która się tutaj znajduje, to są piłkarze, których ja też bym mógł w składzie umieścić, poza może Kieranem Trippierem, ale to z wiadomych względów. Ławka też prezentuje się całkiem fajnie. Tak więc no, gratuluję Kacper, znajdujesz się na piątym miejscu i do czołówki, do tej pierwszej trójki, do podium, masz naprawdę bardzo blisko. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na odważny wybór dwóch zawodników Bournemouth, w tej kolejce aż 22 punkty po ich stronie. Ja lubię takie decyzje, lubię takie alternatywne, nie do końca wydawałoby się rozważne wybory, nie do końca rozważne nominacje, które później procentują i opłacają się punktowo. Tak też wyszło to w przypadku Kacpra. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tak jak powiedziałem, na szybko do śniadanka warto sobie przejrzeć, zobaczyć jak to się u nas kształtuje. Patrząc oczywiście na ten terminarz, no warto się temu przyjrzeć. Jest kilka meczów, nad którymi warto się było pochylić. Według mnie dobrą okazją do tego, do zapunktowania jest zainwestowanie w piłkarzy Newcastle. A to dlatego, że Rafa na pewno zdaje sobie sprawę, że mecz z Crystal Palace będzie meczem naprawdę świetnie, że tak powiem, kształtującym potencjalne szanse na punktację wielu zawodników, chociażby z linii obrony w drużynie Newcastle, dlatego u mnie DeAndre Yedlin. Świetna okazja także dla wszystkich posiadaczy piłkarzy z Manchesteru City, żeby ponabijać punkty. Cardiff nie powinno stanowić problemu, chyba że jakimś cudem się zamuruje i nie wiem, strzeli chociażby pierwszą bramkę, tak jak miało to miejsce w przypadku spotkania z Chelsea, kiedy Sol Bamba strzelił na 1-0. Coś tutaj wtedy się może podziać. Z pozostałych meczów, które warto jeszcze mieć pod lupą, można zastanowić się, czy nie zainwestować w ofensywę West Hamu, nieco odrodzonego po tej wygranej z Evertonem, no i przyjrzeć się też meczowi Fulham Watford, tam może być bramkowo, bo zarówno Jokanović, jak i Gracia na pewno będą starali się tutaj zagrać o pełną pulę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Fantasy. Serdecznie dziękuję za przyjrzenie się temu materiałowi. Widzimy się po kolejce. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i miłej kolejki z Premier League.